Paweł Żuchowski, witam serdecznie. W Stanach Zjednoczonych trwa długi weekend, a jak długi weekend, no to wiadomo, trzeba trochę czasu spędzić przy grillu. Będę trochę naśladował Amerykanów. 4 lipca w USA jest Dzień Niepodległości. Zastanawiacie się, co jest na grillu? Piersi z kurczaka, awokado, kolendra, trochę soli, trochę pieprzu. Podpatrzyłem ten przepis, kiedy byłem jakiś czas temu w Białym Domu. Wówczas gościem Baracka Obamy był Justin Trudeau, premier Kanady. Teraz widzicie zdjęcia, jak przygotowywano lunch dla przywódcy USA i premiera Kanady. To było tuż obok sali prasowej, niedaleko wejścia do skrzydła, w którym urzęduje prezydent Stanów Zjednoczonych i jego najbliżsi współpracownicy. Pierś z kurczaka, kolendra, sól, pieprz, trochę oleju, oczywiście awokado. Jeżeli ktoś nie lubi kolendry, no to oczywiście można dodać pietruszki. Ja przełożę mięso, a wy popatrzcie trochę na amerykańską stolicę. Ale wracając do Dnia Niepodległości, w największych amerykańskich miastach 4 lipca wieczorem odbędą się wielkie pokazy fajerwerków. Tak było w poprzednich latach w Waszyngtonie. Zapewnienie bezpieczeństwa oglądającym to najważniejsza kwestia, dlatego Waszyngton wygląda tak. Pełno barierek, będą ciężarówki wypełnione piaskiem i bloki betonowe, by zapobiec w ten sposób ewentualnym atakom z użyciem samochodów. Służby postawione są w stan najwyższej gotowości. Co zrobić? Takie czasy, ale będą tu tysiące Amerykanów. To im nie przeszkodzi w zabawie. Zresztą już się dobrze bawią. Na długi weekend wyjechały tysiące Amerykanów do bliskich, znajomych, nad ocean czy kemping nad jeziorem. Mieszkańcy stolicy USA lubią spędzać czas na łączce przy lotnisku, gdzie można podziwiać startujące i lądujące samoloty. Wszędzie widać amerykańskie flagi. W sklepach, jak to ładnie się tu mówi, można kupić patriotyczne ciasta. Wielu Amerykanów ubiera koszulki z flagą Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Mieszkańcy USA kupują ozdoby, które wieszają w domach i ogródkach. Amerykański Independence Day, czyli Dzień Niepodległości, to święto państwowe w Stanach Zjednoczonych w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości od Wielkiej Brytanii. Miało to miejsce w 1776 roku. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i zobaczenia. Kłaniam się nisko. Paweł Żuchowski.